15 stycznia otrzymałem pismo od dyrektora Sanockiego Szpitala, pana Henryka Przybicienia, w sprawie zajęcia jednoznacznego stanowiska przez burmistrza miasta Sanoka w przedmiocie współudziału w zabezpieczeniu łącznie z powiatem sanockim kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego dla SPZOS w Sanoku. W odpowiedzi poinformowałem pana dyrektora, że po przeprowadzeniu analizy dotyczącej potencjalnych źródeł finansowych oraz nieruchomości będących własnością miasta, które mogłyby być obciążone hipoteką, a równocześnie stanowić zabezpieczenie tak wysokiego kredytu, gmina miasta Sanoka nie ma możliwości partycypowania w poręczeniu przedmiotowego kredytu. Obiekty takie jak Centrum Rehabilitacji i Sportu lub dworzec multimodalny po konsultacjach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie z przyczyn formalno-prawnych nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytu. Tym samym nasze starania, aby pomóc w zaistniałej sytuacji, nie mogą zostać urzeczywistnione z przyczyn obiektywnych i niezależnych. Biorąc pod uwagę sytuację finansową SPZOS i powiatu sanockiego, jak również analizując okoliczności dotyczące zabezpieczenia kredytu na lata 2019-2039, stanowiącego elementy programu naprawczego polegającego na restrukturyzacji zadłużenia szpitala, niezależnie od powyższego i kierując się wyłącznie obiektywną oceną istniejącej sytuacji, stwierdzić należy, że całkowicie realnym jest ryzyko realizowania przez potencjalnego wierzyciela hipotecznego uprawnień wynikających z udzielonego zabezpieczenia. W takiej sytuacji zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z przedmiotu hipoteki powoduje istotne zmniejszenie majątku miasta. Przedstawione powyżej argumenty dotyczą również wszystkich innych instytucji i obiektów, w tym samodzielny publiczny miejski zespół podstawowej opieki zdrowotnej w Sanoku, będący własnością gminy Sanoka, które stanowiąc ewentualne zabezpieczenie hipoteczne dla kredytu SPZOS powodują duże ryzyko strat majątkowych miasta oraz narażenie burmistrza miasta i władz samorządowych na zarzuty braku dbałości o zabezpieczenie interesów gminy, niegospodarność czy wręcz łamanie prawa. Dodatkowo na skutek restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego gmina miasta Sanoka utraciła 4 200 000 zł, co w znaczny sposób pogarsza sytuację finansową i można mieć poważne obawy o realizację przyjętej uchwały budżetowej oraz o pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przy wprowadzeniu kolejnych poprawek do budżetu. Sytuacja sanockiego szpitala jest trudna. Jednak na tym etapie, a zwłaszcza w obliczu wydarzeń z ubiegłego tygodnia i utratą środków na skutek restrukturyzacji PBS, gmina miasta Sanoka nie jest w stanie udzielić pomocy finansowej SPZOS, na którą wnioskuje pan dyrektor. Dziękuję bardzo.